Mszą świętą w kościele parafialnym rozpoczął się Dzień Strażaka w gminie Grzegorzew. Podczas Eucharystii przypomniano postać patrona strażaków, świętego Floriana. Prześladowcą świętego Floriana wydawało się, że skoro go zabiją, skoro odbiorą mu życie, to jednocześnie rzucą go w niepamięć, że tylko poniżą go bolesną śmiercią. Tymczasem stało się odwrotnie. Florian nie bał się tych, którzy zabijają ciało. Wiedział, że oddaje życie za Chrystusa. Odważnie się do Chrystusa przyznał przed ludźmi. Dlatego święty Florian żyje. Żyje nadal w życiu Kościoła. Uroczyste obchody były okazją do podziękowania druhom, którzy na co dzień ratują ludzkie życie i mienie. Na terenie gminy Grzegorzew działa 8 jednostek ochotniczych. Dzisiejsze ochotnicze straże pożarne to zdecydowanie jest już inaczej. Oni są bardzo wyszkoleni, są bardzo sprawni i to jest właśnie piękne w nich, że zostawiają wszystko i wtedy, kiedy syrena zawyje, wyjeżdżają. Są wyszkoleni, mamy ratowników medycznych. Można powiedzieć, że gmina jest zabezpieczona. Wprawdzie ochotnicy, ale zawsze samochód nasz wyjeżdża. Urząd jest bardzo blisko, więc słyszę, jak syreny wzywają na wyjazd. To nasi druhowie są bardzo sprawni. Cieszę się bardzo i wyrazy uznania dla naczelnika naszej jednostki, dla kierowców, którzy dbają o sprzęt. Sprawność bojowa naszej jednostki jest imponująca i z tego się bardzo, bardzo cieszę. Jednostka OSP w Grzegorzewie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Staramy się tutaj, mówię, jako jednostka czynnie brać udział w tych wszystkich działaniach. Jesteśmy mobilną jednostką i myślę, że no, nie to, że przechwała, tylko na pewno nasi zwierzchnicy by też powiedzieli, że jesteśmy prężną jednostką. Na każde wezwanie praktycznie wyjeżdżamy bardzo szybko. Tradycyjnie już podczas uroczystości wręczono odznaczenia i odznaki dla druhów. Godność prezesa honorowego OSP Grzegorzew otrzymał druh Andrzej Kalisz, który z jednostką związany jest od 59 lat. Przez 40 lat był kierowcą samochodu pożarniczego. Duża satysfakcja dla mnie, bo mimo wszystko należę 59 lat do straży, to jest od młodzieżowej drużyny pożarniczej, od 15 roku życia. No i tak działam, różne funkcje pełniłem w zarządzie. Najpierw byłem członkiem zarządu, później byłem sekretarzem, byłem zastępcą naczelnika, później byłem gospodarzem, prezesem. No i też przez 40 lat należę do zarządu, byłem członkiem zarządu gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Grzegorzewie. I ponad 40 lat jeździłem jeszcze dodatkowo samochodem ciężarowym. Zaczynaliśmy od tych starych, jeszcze 21, coś takiego jak ten model, co teraz dostałem, aż do tych, co obecnie są. Druh Tadeusz Cieślak otrzymał odznakę honorową Floriański Krzyż Koronny za zasługi dla funkcjonowania i rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa na terenie powiatu kolskiego. 60 lat! Możecie sobie wyobrazić, ile to czasu, ile tego wszystkiego przeszło w moim strażackim, prawda, życiu, co spędziłem prawie większą część życia swojego. Chciałem kilka słów powiedzieć ze względu na to, że serdecznie dziękuję zarządowi gminnemu Ochotniczej Straży Pożarnych, że docenili mój wysiłek, który włożyłem w strażnictwo ochotnicze. Przy jednostce w Grzegorzewie funkcjonuje młodzieżowa drużyna pożarnicza. Podczas obchodów młodym strażakom wręczono legitymacje członkowskie. Dostajemy jakby wyróżnienie tym, że jesteśmy w straży i no, nie każdy może to mieć.
Przyjaciel mnie namówił, tak szczerze. On jest w straży już kilka lat i zaproponował mi to. To stwierdziłam, że dlaczego by nie, to i się zgodziłam i przystąpiłam. No to było takie moje marzenie i no po prostu. Mój dziadek był strażakiem i tak, on miał już dawno legitymację, ale już odszedł z tego świata i też chciałem mieć legitymację i tak się stało, że mam. Mi się podobają na przykład wyjazdy, wycie syreny, to już takie adrenalina jest. No i rodzina mnie też namówiła, koledzy, to jest moja kuzynka oczywiście. Druhowie mają nadzieję, że w przyszłości choć kilkoro z tych młodych osób pozostanie w jednostce i będzie brało czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.